Witam, z tej strony Kuba z kanału PENTE.CMZ Football i dzisiaj ponownie jesteśmy na kanale LVB i czas na typowanie meczy. Olimpiada się zbliża, ale do niej przystąpimy przy drugim kuponie, ale tutaj myślę, że możemy pójść już właśnie w ekstraklasę. Tak wyjątkowo, ponieważ ekstraklasy nigdy nie było, ale teraz mocno zagrubiłem się w temat i myślę, że jest tutaj dużo pewniaczków w pierwszej kolejce i można naprawdę dużo wygrać. Także zaczynamy od pierwszego pojedynku między Lechem Poznań a Radomiakiem Radom. Radomiak jest właśnie Beniaminkiem Ekstraklasy, ale gra naprawdę świetną piłkę. Zmierzył się też w Lechem w 1/8 i prawie wygrał. Przegrał w karnych, także tutaj nawet można byłoby zaryzykować na zwycięstwo Radomiaka, ale to nie teraz. Teraz myślę, że na spokojnie możemy kliknąć sobie poniżej 3 bramek. Dlatego, że obie te drużyny będą bardzo mocno walczyć i myślę, że Radomiak na pewno nie da sobie strzelić tak dużo bramek Lechowi i Lech Poznań nie da Radomiakowi strzelić dużo bramek. Także klikamy poniżej 3 bramek i lecimy do kolejnego meczu. Dobra, także kolejnym meczem będzie Legia Warszawa kontra Wisła Płock. Ponieważ Legia Warszawa jest w naprawdę ogromnym gazie, udało się jej właśnie zwyciężyć z Bodo i teraz są w kolejnej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów, no to myślę, że taka Wisła Płock nie będzie w stanie zatrzymać ich właśnie w tym galopie biegu, więc kliknijmy sobie na spokojnie zwycięstwo Legii Warszawa. Czas na mecz numer 3 między Krakowią a Górnikiem Łęczna. Tu możemy pójść ze śladem Lecha Poznań i Radomiaka i kliknąć również, że nie będzie powyżej 3 bramek. A dlaczego? Ponieważ obie te drużyny prezentują podobny, wyrównany poziom. Górnik Łęczna jest Beniaminkiem, też będzie walczyła, też sobie nie da tak dużo bramek strzelić, więc spokojnie myślę, że 3 bramek tam na pewno nie będzie. Także kliknęliśmy. A teraz czas na ostatni mecz pomiędzy Piastem Gliwice a Rakowem Częstochowa. I tu możecie się zdziwić, ponieważ moim typem jest zwycięstwo Rakowa Częstochowy. A dlaczego? Ponieważ również są w wielkim gazie. Udało się im teraz wygrać finał Pucharu Polski między nimi, a właśnie Legią Warszawa. Piast Gliwice też prezentuje super poziom, no ale Raków Częstochowa myślę, że tutaj odniesie zwycięstwo. A mamy kurs aż 3.05, więc bonus będzie naprawdę wysoki. Także klikamy i lecimy. Dobra, także podsumowanie kuponu. Piast Gliwice kontra Raków Częstochowa, zwycięstwo Rakowa Częstochowy, Górnik Łęczna, Krakowia Kraków, liczba goli poniżej 3, Legia Warszawa, Wisła Płock, zwycięstwo Legii Warszawa i Lech Poznań Radomiak Radom poniżej 3 bramek. I teraz czas przejść do kuponu numer 2, gdzie już właśnie zahaczymy o Igrzyska Olimpijskie i podejmiemy pewne ryzyko, ale myślę, że z ogromną możliwością wygrania. Zaczynamy od Igrzysk Olimpijskich, od kobiet, od meczu pomiędzy Szwecją a USA. USA jest naprawdę na ten moment najlepszą kobiecą drużyną. Ciężko jest znaleźć mecz, w którym oni by przegrali. Naprawdę, zobaczcie sobie na ostatnie mecze. Jedyny mecz jest właśnie zremisowany właśnie ze Szwecją, ale tutaj myślę, że oni po prostu wtedy mieli jakiś taki wypadek przy pracy i że teraz właśnie z tą Szwecją wygrają. Dlatego klikamy sobie przy kursie 1.45 na zwycięstwo USA. I lecimy do meczu numer 2. Wielka Brytania kontra Chile. I tutaj myślę, że każdy bez wahania może kliknąć niby mały kursik 1.12, no ale to jest taki pewniaczek totalny. Nie ma praktycznie możliwości, żeby Chile zwyciężyło z Wielką Brytanią, bo Wielka Brytania, jeżeli chodzi o kobiety, w sumie jeżeli chodzi o mężczyzn, też mają naprawdę super piłkę, także klikamy sobie tutaj na spokojnie, że Wielka Brytania zwycięży. Lecimy do meczu numer 3. Myślę, że tu możemy sobie wejść w Australię, a Nową Zelandię. Ponieważ jest to również pewniaczek, klikamy sobie na zwycięstwo Australii i lecimy do ostatniego, 4. meczu. I tutaj, no, możecie się zaskoczyć, ale myślę, że jest to pewne ryzyko, ale raz można coś takiego zrobić. Jeszcze w żadnym meczu nigdy przy tak wysokim kursie nie obstawialiśmy zwycięstwa jakiejś drużyny. Dlatego myślę, że raz można to zrobić, a jest taka możliwość, że właśnie Radomiak Radom zwycięży z Lechem Poznań. Ponieważ jest to pierwsza kolejka Ekstraklasy i Radomiak może tutaj naprawdę zaskoczyć. Dlatego ja klikam, że właśnie Radomiak zwycięży z Lechem Poznań. To już na waszą odpowiedzialność, ale myślę, że śmiało można zaryzykować. No także Radomiak myślę, że ma szansę na zwycięstwo i czas na ostatni mecz pomiędzy Legią Warszawa a Wisłą Płock.
ponieważ Wisła Płock naprawdę ciągle ma duże wyniki, to tutaj możemy się pokusić o to, że liczba goli będzie powyżej 2. Także kurs całkowity mamy aż 23,64. No i jeszcze czas na krótkie podsumowanie właśnie kuponu. Lech Poznań, Radomiak, Radom, zwycięstwo Radomiaka, Radom. Australia, kobiety kontra Nowa Zelandia, zwycięstwo Australii. Wielka Brytania, kobiety kontra Chile, zwycięstwo Wielkiej Brytanii. Szwecja, USA, zwycięstwo USA. I tu jeszcze zapomniałem o ostatnim meczu. Legia Warszawa kontra Wisła Płock, powyżej 2 bramek. No i to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeżeli się Wam spodobało, oczywiście stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Powodzenia i do zobaczenia. Cześć!